kontynuujemy odpowiedzi na Państwa pytania. Teraz zaczynamy od pytania pana Sławomira Hartlińskiego. Witam. Chodzi mi o wydarzenie historyczne, o którym teraz można przeczytać, a do tej pory jakoś było o nim cicho. Ponieważ mój znajomy historyk o nim nie słyszał, spytam pana. Chodzi o encyklikę papieża Benedykta XIV. Jeśli to jest prawda, to jak do tego doszło? Przecież ktoś z Polski musiał papieżowi o tym donosić. Jakie było tło historyczne? Ta encyklika pochodzi z XVIII wieku i zwraca uwagę na nadmierną, że tak powiem, rolę Żydów w polskim życiu publicznym i gospodarczym. Przecież ktoś z Polski musiał papieżowi o tym donosić. No przecież jasne, wiadomo kto. Nuncjatura. Po to przecież jest nuncjusz w każdym kraju, który utrzymuje stosunki ze stolicą apostolską, żeby o takich rzeczach stolicę apostolską informował. Taka jest funkcja ambasadora. No i nic dziwnego, że papież Benedykt XIV, wtedy jeszcze nie było, papieże nie mieli takiego czołobitnego stosunku do Żydów, jaki mają obecnie. No i w związku z tym łatwiej było im napisać prawdę. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić, że papież Franciszek pisze taką encyklikę. Nie mogę sobie tego wyobrazić nawet w gorączce, a cóż dopiero na żywo i czy na trzeźwo. Więc rzeczywiście Żydzi mieli duże wpływy, między innymi dlatego, że nadzorowali sektor finansowy. To jest zresztą, mówiąc nawiasem, konsekwencja poglądów takich ojców Kościoła, świętego Hieronima i świętego Ambrożego, jeśli dobrze pamiętam. Otóż ci ojcowie Kościoła zastanawiali się w głębokiej starożytności jeszcze, kiedy chrześcijaństwo nie było nawet chyba zalegalizowane, a już nie mówiąc o tym, że było religią państwową. Czy chrześcijaninowi wolno pożyczać pieniądze na procent, czyli uprawiać lichwę, jak to nazywano? No i doszli do wniosku, że nie powinien się lichwą zajmować. A ponieważ już wtedy sektor finansowy był bardzo rozwinięty, były banki i tak dalej, nawet w Ewangelii jest tam w przypowieści o talentach, jak ten właściciel pieniędzy, tego sługę, co tam talent zakopał, sztorcuje, przecież mogłeś bankierom oddać i tak dalej. To już dawno, w czasach Chrystusa, system bankowy był bardzo rozwinięty. No i dopóki chrześcijaństwo nie było religią państwową, no to chrześcijanie się lichwą nie zajmowali, ale poganie się zajmowali i Żydzi się też zajmowali. W momencie, kiedy cesarz Teodozjusz Wielki zakazał religii pogańskiej i chrześcijaństwo stało się religią państwową, lichwa nie tylko była grzechem, ale stała się również przestępstwem. No ale ktoś musiał tę próżnię tu wypełnić i wypełnili ją Żydzi, czemu sprzyjała diaspora, bo jeden Żyd tam na jednym końcu Imperium Rzymskiego mógł się komunikować z Żydem na drugim końcu i wynaleźli takie różne instrumenty finansowe, jak na przykład weksle czy czeki. Po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego, przełożenie, kiedy poziom bezpieczeństwa spadł do zera, przełożenie pieniędzy, zwłaszcza złotych czy srebrnych, no było po prostu ryzykiem szalonym. Skończyć by się mogło utratą pieniędzy i śmiercią wszystkich, którzy tam je przewozili. W związku z tym bezpieczniej było przewozić papiery. Papier, na przykład list, w którym jeden Żyd z tam Antwerpii pisał do Żyda w Wenecji, że temu okazicielowi tego listu, który się nazywa tak i tak, wypłać tam 100 dukatów na miejscu. Tych dukatów nie trzeba było wieść, ale ci bandyci, którzy tam napadali, to prawda, przeważnie nie umieli czytać, w związku z tym te papiery ich nie interesowały. No i tak właśnie doszło do takiego zdominowania sektora finansowego przez Żydów, zwłaszcza w Polsce, gdzie każdy szlachcic miał swojego pachciarza.
Nawet król Stanisław August miał swoich pachciarzy. Król Stanisław August był permanentnie bezpieniężny. No i miał straszne długi, i kiedy tam przychodziły terminy płatności, a jak zwykle pieniędzy nie miał, to jak mu się udało jakąś pożyczkę uszczelić u jakiegoś Żyda, to cytował z upodobania świętego Pawła, że zbawienie przychodzi od Żydów. No, zbawienie może przychodzi od Żydów, ale na co papież Benedykt XIV zwrócił uwagę, również takie przykre konsekwencje. No teraz w epoce ekumenizmu i w momencie, kiedy w Kościele z szybkością płomienia szerzy się kult świętego spokoju, to w ogóle o takich rzeczach nawet nie można pomyśleć, a cóż dopiero, żeby je cytować. Pan Dariusz Niewiadomski pisze tak. Witam, panie Stanisławie. Swego czasu bracia Kaczyńscy prowadzili spółkę pod nazwą Telegraf, o ile dobrze pamiętam. Pojawiają się szczątkowe informacje, jakoby spółka ta zasilana mogła być z pieniędzy Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Pozdrawiam. Nie bracia Kaczyńscy, bo wtedy Lech Kaczyński chyba nawet nie mieszkał w Warszawie, raczej był tam w Gdańsku, na Wybrzeżu. I spółka Telegraf rzeczywiście istniała i bardzo możliwe, że jakiś udział pieniędzy z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego tam miała. Natomiast nie mam tutaj zdania, bo nie znam szczegółów, a wolałbym tutaj się nie wypowiadać, bo o ile wiem, to ta sprawa była badana przez niezależną prokuraturę i niezawisłe sądy i żadnych konsekwencji nie było. W ogóle to sprawa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego została tak załatwiona, że dwie osoby zostały skazane w tej sprawie, pan Grzegorz Rzemek i pani Janina Him. Nic nie powiedziały, zniosły te kary, odsiedziały swoje. Pan Grzegorz Rzemek dostał 10 lat i odsiedział od dzwonka do dzwonka. Nie puścił farby i dlatego żyje. Pani Him zdaje się tak samo. No, ale innych już podejrzanych nie było. W związku z tym najwyraźniej niezawisłe sądy dostały od kogoś takiego bardzo wpływowego, myślę, że bardziej wpływowego niż Jarosław Kaczyński, surowy rozkaz, że tu na tym się ma skończyć, i się skończyło. Nikt w tej chwili już o sprawie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego się nie zająknie, a warto przypomnieć, na czym ona polegała. Otóż pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł dokonania nielegalnej operacji skupienia polskich długów na międzynarodowym rynku finansowym i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. To ówcześnie wtedy dolary miały znacznie, przepraszam, większą wartość niż teraz. Miesięczna pensja w Polsce stanowiła wartość 20 dolarów, a dobra 30, a tu 1 700 000 000 dolarów. Długi skupiono, ale tylko za 60 milionów, a 1 640 000 000 dolarów gdzieś się rozszedł. Gdzie? No to ja nie wiem, ale pewne poszlaki wskazują, że na przykład, ja tak podejrzewam, że na przykład stacja TVN została przy udziale tych pieniędzy stworzona. Taką, no może nie jest to wielka tam poszlaka, ale zawsze jak nie ma wielkich, to dobra i malutka. Otóż mama pani Justyny Pochankę, która jest tam gwiazdą TVN-u, była sekretarką pani Janiny Him, więc widzimy, że to w tym kręgu wszystko się obraca. No a być może, że i Telegraf też, bo nie zapominajmy, że w latach 90, znaczy latach 90., w pierwszej połowie lat 90., a zwłaszcza do roku 1993, bracia Kaczyńscy no, mieli bardzo duże wpływy, więc być może, że tam ad captandam benevolentiam również ich tam, oni coś tam mogli uszkodzić, ale nic pewnego na ten temat nie wiem.
Grzegorz W., pan Grzegorz W., szanowny panie Stanisławie, w bardzo ciekawy sposób opowiadał pan jakiś czas temu o okolicznościach poznania Janusza Korwin-Mikke. Zobaczyć pana Janusza grającego w kalsonach w siatkówkę, to musi być niezapomniane wrażenie. No już, wie pan, nie każdemu taki przywilej był dany. Trzeba było za to odsiedzieć trochę. Także w którejś z pana wypowiedzi mówił pan też chyba o poznaniu się z Michnikiem. W innej o okolicznościach spotkania z Kukuńkiem. Opowiada pan tę sytuację w interesujący sposób i stąd moje pytanie. Czy miałby pan coś ciekawego do powiedzenia na temat spotkań z obecnie funkcjonującymi politykami, zarówno tymi poważnymi z partii głównego nurtu, jak i tymi ze środowiska skupionego w Konfederacji? Wie pan, ja bardzo rzadko się teraz spotykam z funkcjonującymi politykami, jednymi i drugimi, dlatego że nie mam czasu na takie spotkania, bo się zajmuję publicystyką i to dosyć intensywnie. Także nie mam nic ciekawego do opowiedzenia. Jeśli już, to raczej z takich wspomnień, bo wtedy więcej tych kontaktów miałem. Jeszcze miałem sporo złudzeń, dlatego tam Kukuńka próbowałem do różnych rzeczy przekonywać, a to równie dobrze mógłbym mówić do słupa, wie pan. No i ja Michnika to poznałem na pogrzebie Janusza Szpoteńskiego, bo on też go znał i tam przyszedł. Także trudno powiedzieć, że go poznałem, tylko tam ukłoniliśmy się sobie, znaczy ja jemu, bo on mnie to już nie pamiętam, czy się odkłonił, bo to już za wysokie progi były. Sławomir Cieślar, pan Sławomir Cieślar pyta, panie Stanisławie, co pan sądzi o Marcinie Lutrze i jego reformacji? Czy to naprawdę taki diabeł wcielony, jak go przedstawił pan Grzegorz Brom w swoim niedawnym filmie? Ja tego filmu nie oglądałem, więc nie wiem, jak go przedstawił pan Grzegorz Brom. No, wie pan, Marcin Luter zadał straszliwe rany chrześcijaństwu, więc jakiś tam rys diabelski rzeczywiście, natomiast nie był chyba żadnym diabłem wcielonym, to wie pan, wystarczy, że tam miał takie, jakby to powiedzieć, rozluźnioną samodyscyplinę. No i tyle, i to wystarczy do tego, zwłaszcza kiedy takie, wie pan, idee usprawiedliwiające trafią na podatny grunt, to mogą bardzo wiele szkód wyrządzić. No i Marcin Luter taki właśnie był. Natomiast diabeł wcielony, nigdy nie widziałem diabła wcielonego, to nie wiem, jak on wygląda. Pan Jakub Gajda, jaki ma pan stosunek do zmiany, jaka zaszła w Kościele po Soborze Watykańskim II? No wie pan, to długo by można było na to pytanie odpowiadać. Ja powiem, zacytuję tylko Gomeza Davila, który powiedział, że tak skomentował ten Sobór II Watykański, że Kościół, utraciwszy nadzieję na to, że ludzie będą postępowali zgodnie z jego nauczaniem, zaczął nauczać tego, co ludzie robią. Moim zdaniem to jest błąd, bo w rezultacie Kościół dostarcza swoim wyznawcom rozterki, a ludzie oczekiwaliby od Kościoła raczej pewności, bo rozterek to mają i bez Kościoła bardzo wiele, więc jeżeli Kościół przestanie dostarczać ludziom pewności, no to przestanie być potrzebny, mówiąc krótko. No i takie ryzyko, przynajmniej w niektórych tutaj częściach świata, wyraźnie się na naszych oczach pojawia. A ponieważ powiedziane jest, że dobre drzewo nie może złych owoców rodzić, no to chyba te złe owoce, jakieś takie złe drzewko zrodziło. Moim zdaniem pierwszym błędem takim, który się potem cieniem położył, to była umowa w Metz w 1962 roku. Chodziło o obietnicę udzieloną w imieniu Jana XXIII przez kardynała Tisseranta patriarchowi chyba Aleksemu. On był agentem KGB w randze generała, także
to była taka właśnie postać. No i że na soborze nie zostanie potępiony komunizm. Otóż no, to moim zdaniem z tego grzechu pierworodnego wzięły się następne. A poza tym jeszcze była taka sytuacja, że było coś takiego oprócz Soboru Watykańskiego, było coś takiego, co się nazywało duchem Soboru. Otóż ja nie bardzo wiedziałem, co to jest ten duch Soboru. I dopiero kiedy przeczytałem książkę taką o Soborze II, to zrozumiałem, bo to była taka, na Soborze były dwie grupy, taka postępowa i taka konserwatywna. No i to nie było nic złego, bo się tam racje ścierały i tak dalej. Ale z czasem ta frakcja postępowa zaczęła nabierać coraz większych takich znamion konspiracji. To też jeszcze nic takiego nie było, bo ta frakcja konserwatywna też mogłaby konspirować. Natomiast problem polegał na tym, że ta konspiracja postępowa przetrwała również po Soborze. No i to właśnie ten duch Soboru doprowadził do największych tutaj problemów. Podam przykład. W konstytucjach soborowych, na przykład w konstytucji o liturgii, o języku liturgicznym, były wprawdzie dopuszczone na zasadzie wyjątku języki narodowe w liturgii, ale zasadą było to, i to było podkreślone tam w tych konstytucjach soborowych, że nawet tam, gdzie te języki narodowe są dopuszczone, to wierni mają znać modlitwy i tam śpiewy w języku łacińskim, więc język łaciński miał być zachowany. Duch Soboru sprawił, że odwrotnie się stało, że języki narodowe stały się zasadą i nikt już, nawet księża, nie znają modlitw łacińskich i śpiewów łacińskich. No i to właśnie były efekty tej konspiracji, która z Soborem miała tylko tyle wspólnego, że narodziła się tam, ale przetrwała, jak powiadam, sam Sobór. Pan Łukasz Kobierski. Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o projekcie CPK oraz przekopu Mierzei Wiślanej? No, centralny port komunikacyjny, to już mówiłem, że to jest moim zdaniem lotnisko wojskowe, które Polska buduje dla potrzeb Amerykanów, bo ono ma mieć czterokilometrowe pasy startowe, więc może przyjmować najcięższe samoloty transportowe i leży zaledwie 200 km od granicy z Białorusią. Co do przekopu Mierzei Wiślanej, no to jest taki, jakby tu powiedzieć, rodzaj piramidy, bo takim pozorem uzasadnienia było to, że dzięki temu port w Elblągu nabierze życia. No, ale tam się okazało, jak zaczęli kopać te mierzeje, to okazało się, że tam dużo bursztynu jest. To już nie wiem, o co tak naprawdę chodziło w tym wszystkim. W związku z tym przechodzę do pytania pana Jerzego Rybińskiego. Szanowny panie, czy myśli pan, że oprócz pana i mnie pamięta ktoś więźnia Celebraka? Wspomniał pan o nim niedawno. No nie wiem. Nie wiem. Myślę, że czytelników tej książki jest znacznie więcej niż nas dwóch. Także i o więźniu Celebraku większa liczba czytelników pewnie słyszała. Proszę państwa, na razie na tym pytaniu pana Jerzego Rybińskiego kończę. Odpowiedzi na następne pytania będą w kolejnym odcinku.